Witam wszystkich i zapraszam serdecznie na bitwę 2 na 2 stoczoną w finale ostatniego turnieju o tytuł prefekta organizowanego przez TotalWar.org.pl. No i mamy to starcie, słuchajcie, trzech aż graczy z klanu Chorągiew Rycerska. Z nimi jest też Aris z IPL i to jest właśnie Sparta plus Kolchida. Aris gra Spartą, Seba gra Kolchidą. I zobaczymy sobie szybko, co też tutaj ta para wzięła. W pierwszej linii Hoplici plus Górale, druga linia Kartlisty, Topornicy, 6 oddziałów aż, 3 oddziały Procarzy, 4 oddziały Konny Szlachetnej Krwi, Hipeis jeszcze generał i Włócznicy ze Wschodu. Fajna armia, bardzo dużo bardzo fajnych kartlijskich towarników, mega mocna jazda, no i jest czym postrzelać. Ta pierwsza linia troszeczkę słabiutka, chociaż Hoplici nie są tacy źli do pierwszej linii. Co tutaj wziął Aris? 5 oddziałów helockich Procarzy. Do tego mega potężna linia spartańskich hoplitów. Królewscy Spartanie tu są 4 oddziały, tak jest, i uzupełniani przez oddziały spartańskich z hoplitów. Hoplitów z tyłu stoją włócznicy Perjejkowie, którzy pewnie będą potem bronić tych helockich Procarzy, no i bohaterowie Sparty w generale. Zobaczmy sobie szybko, co tutaj mamy u getów. Pierwsza linia włócznie, druga linia najemni wojownicy z toporami, potem mamy 3 oddziały szlachetnych szermierzy i z tyłu 4 oddziały opancerzonych włóczni. Do tego 4 oddziały włóczników konnych i 2 oddziałów łuczników konnych. No a co pont tutaj? 4 oddziały falangitów, 5 oddziałów procarzy wschodu, znaczy jest odpowiedź na tą Spartę, 4 oddziały nagich mieczy i jazda kapadocka, 4 oddziały plus generał pontyjska jazda królewska. Jeszcze tutaj flankę będą wspierać hoplici. No i powiem wam, że no odważnie, jeśli chodzi o Spartę bez jazdy. Troszeczkę tutaj mi brakuje tej jazdy terenckiej, chociażby albo jazdy obywatelskiej, bo wydaje mi się, że no problem będzie miała Sparta. Ci helodcy procarzy są gorsi niż procarzy ze wschodu. No i no nie dadzą rady moim zdaniem wystrzelać tej linii falangitów, a potem taka linia wsparta przez najemne nagie miecze, no naprawdę potrafi zrobić tutaj dużo. No ale zobaczymy, jak tu się bitwa potoczy, przyspieszymy sobie. Znowu tutaj też u getów brakuje mi jednak no chociażby peltastów albo więcej tych łuczników konnych, którzy tutaj w ogóle nawiasem mówiąc powinni już tutaj atakować. Troszeczkę za bardzo się czają chyba na flance. Zobaczmy sobie jeszcze tak szybko tutaj. Mocno rozciągnięci też Spartanie. I Spartanie tak naprawdę jedna jest linia. Nie mają pierwszej linii takiej przyjmującej szarże, ale z drugiej strony też nie spodziewałbym się tego za bardzo po poncie. Bo tutaj falangici raczej będą przyjmować szarże, a najemne nagie miecze je wspierać. Oczywiście można się tutaj starać najemnymi nagimi mieczami złapać tutaj jakieś oddziały Spartanów w tym przypadku, ale to trzeba być, musieliby Spartanie blisko podejść. No zobaczymy. Wysuwają się tu górale troszeczkę naprzód. Przepraszam za ten kadr, w ogóle jeszcze jestem troszeczkę podziębiony. No i tak, mamy już, rozpoczęli ostrzał helodcy procarze tutaj na włócznie. Włócznie znowu, o, widzimy teraz tutaj wsparcie będzie. Współdziałają pont z getami, chłopaki, ale dziwnie trochę te włócznie tutaj się ustawiają. Przyjmują ostrzał od helodckich procarzy. No i tutaj gdzie jestem, kto wygra w tym starciu? Górale, o, teraz rzucają górale na włócznie. No i powiem wam, że tutaj teraz getowie no nie mogą sobie pozwolić za bardzo na czekanie, bo nie mają czym strzelać. No, a są tu 3 oddziały procarzy. Ale te 3 oddziały procarzy to gdzieś na flankę chyba za bardzo trochę zostały wystawione przez Sebę. No i teraz mogłyby już tu strzelać. No i co tu mamy teraz?
najemni wojownicy z toporami tutaj ładnie atakują, a regurale to z miotą. A, była tu szarża na YOLO, ładnie tu skontrowała jazda. I tutaj też, zobaczmy, zobaczcie sobie, pięknie tutaj wjadą połączone hoplici z konnymi szlachetnej krwi i ten oddział powinien szybko dostać łomot, ale są tu niestety aż trzy oddziały już getów. Tutaj tak samo pięknie konni szlachetnej krwi wjechali z tych najemnych wojowników z toporami. No i tutaj flanka wygląda dobrze jak na razie, ale patrzcie teraz, jak ogromna siła tutaj kawalerii połączonej pontyjskiej i getów robi kontrę. Tutaj jeszcze jeden oddział atakuje na tych najemnych wojowników, troszeczkę spóźniony. Tu już się oddział wycofał, stracił tylko dwóch ludzi. No, ale tutaj górale troszeczkę atakują falangitów. Zobaczcie, że całe tutaj, cała armia pontyjska się przestawia na to, żeby atakować Kolchidę. No i widzicie, to fajne jest, fajnie się chłopaki zgrali. Wykombinowane widzę, że to już jest dużo wcześniej, że falangici mają tutaj utrzymywać na odległość trzymać spartańskie oddziały, a najemne nagie miecze tutaj ładnie będą pewnie zaraz wspierać getów w walce, chociaż tu jest tak duża liczba piechoty, że wydaje mi się, że getowie to mogą wygrać. No ale zobaczymy. Listy topornicy już wszyscy są w walce, ten jeden oddział czeka. Przepraszam, to są dwa oddziały. Tak naprawdę ci procarzy ze wschodu teraz nie mają co strzelać, bo to wszystkie oddziały piechoty praktycznie getów. Tutaj piękne, patrzcie, zobaczcie, wyciągnięcie najemnych wojowników z toporami i lecą już tutaj szarże, nagie miecze robią. No i ci tutaj kartlisty topornicy będą mieli kłopot, wydaje mi się. To pancerzeni włócznicy są trochę za dużo teraz tych oddziałów, mi się wydaje, ale tutaj też piękne wyciągnięcie szlacheckich szermierzy, no i atak nagich mieczy. Golaski tutaj. No i fajnie, fajnie, bardzo super zgranie w ogóle jakie, że wyciągnięte oddziały getów i tutaj panowie getami i pontem, super, super, naprawdę współdziałanie, bardzo ładnie to wygląda. No i powiem wam szczerze, że tutaj, no tu już 30 ludzi straconych, tu już więcej, tu też 30. No ci górale to nawet nie patrzę na to, bo to jest shit, za przeproszeniem. No a jak wygląda flanka tutaj, zobaczmy sobie Kolchidy. Tutaj atakują konni szlachetnej krwi generała. Wyrównana walka, widocznie generał musiał ich zaszarżować. Jest tu też jazda kapodocka, kolejna szarża na tutaj konnych szlachetnej krwi, dwa działu kretlijskich toporników. To są też konni szlachetni i wygląda na to, że Kolchida tutaj też przygrywa flankę. No ale powiem wam, że problem polega na tym, czy panowie tutaj, twój mistrz i Andrii dadzą radę pokonać tak Kolchidę. No tu już widzicie też, że i Sparta wspiera też Kolchidę, żeby mieć wystarczająco dużo sił na to, żeby Spartę pokonać. No wygląda na to, że tutaj z Kolchidy to taka miazga jest w tym momencie, że no słabo to wygląda. Sparta dopiero tutaj zaczyna się szykować, żeby tych falangitów tutaj jakoś się ugryźć. No i zobaczcie, cztery oddziały tutaj stoją procarzy i nie ma ich czym zaatakować. Gdyby tu moim zdaniem Spartanie mieli, że chociaż ze dwa oddziały, no i zobaczcie w ogóle co tu się dzieje z tymi procarzami ze wschodu, no, taka ilość Kolchidy oczywiście, taka ilość tutaj jest tego towarzystwa, że no a gdyby to były ze dwa oddziały chociaż jazdy tereńskiej, to mogłyby poprzeszkadzać tym procarzom. Co prawda tutaj broni włócznicy włócznicy ze wschodu, o Jezu, konni bronią tych procarzy, ale coś mi się wydaje, że tutaj się generał czai, żeby im się do skóry dobrać. No i zobaczmy. Ewidentnie tutaj szarża skierowana, tak jest, atak wydany na te oddziały, ale no właśnie,
No właśnie, i tu kurde pech trochę. Włócznicy jeszcze w ogóle skontratakowali to szybko. No i tu niestety troszeczkę małe pusztru. Hippeis. No bo ten oddział został zatrzymany przez włóczników konnych i on mógłby się wycofać tylko do tyłu. No tu widzę, że zmienił tutaj cel na najemne nagie miecze, no ale to moim zdaniem tylko w tą stronę mógłby się wycofać. No ale dobra. Zobaczmy, co prawda 40 ludzi jest tu jeszcze w tym oddziale. Zobaczmy, co oni tu zdziałają, tym generałem. No ten oddział obity, nieźle, jestem trochę w szoku. 20 ludzi, no z masakr... O masz! Jezus Maria! Co ci procarze tak się tutaj złamali? Nie, jaką umiejętność miał generał? Może jakiś przestrach, ale wątpię. No ale zdołał... Kurde, powiem wam, że to było po prostu... Co się stało tutaj w tym momencie? To jest czasem coś, co w Romku jest po prostu... No, widzieliście. Generał wjechał, starł się, przyjął szarże od włóczników. To pomijam to pusztru, bo to nie mi jej osądzać. Ale zaszarżował potem nagie miecze, zniszczył oddział, bo tam chyba było ze 30 ludzi strat. I jeszcze potem zaszarżował procarzy ze wschodu. I to nie była taka ładna, czysta szarża, bo tam widać było, że jeszcze pół oddziału było. Dostał w plery potem szarże jazdy kapadockiej. Jest tu, są pancerzeni włócznicy, szlachetni szermierze, którzy podwyższają morale, i jeszcze najemni wojownicy z toporami. I mimo to zdołał przestraszyć tak naprawdę procarzy ze wschodu. Tu patrzcie, 62, 75. No to jest dla mnie niebywałe, co to się stało tutaj. To była po prostu przedziwna historia. No i dobra, Spartanie ruszają do ataku. Otoczone oddziały związane walką falangitów. Ta ilość tu heleckich procarzy na pewno tym falangidom tutaj nie robi dobrze. No ale czy Sparta zdoła teraz? No, praktycznie Kolchida to już nie istnieje w ogóle. Rozsypała się całkowicie linia... przepraszam, Kolchidy. No ale Sparta jeszcze jest rzeźka, że tak powiem. Straty minimalne. No i zobaczymy, co tutaj wykombinują. Tutaj szarże... Trochę dziwna jazda tutaj. Jazdy kapadockiej. Oddział się zatrzymał przez, tutaj złapany przez spartańskich hoplitów. Nie wiem, po co tutaj się tak szczerze powiem przedziera. Jezus Maria, ile oni też zebrali tutaj ostrzału i jakoś się trzymają. No, 10 ludzi padło. Tu jest jeszcze jeden oddział jazdy kapadockiej. To są włócznicy perjejkowie. Troszeczkę tutaj za mało chronieni ty procarze moim zdaniem. No ale dobra, linia spartańska wygląda naprawdę spoko. Tutaj jeszcze getowie niepotrzebnie, moim zdaniem, taką dużą ilością piechoty tą Kolchidę ścigają. Ale powiem wam, że teraz, no tak jak mówiłem, zaczyna to lepiej wyglądać, mimo że Kolchida już nie istnieje praktycznie. No to tutaj atak na tych procarzy ze wschodu miał moim zdaniem duże znaczenie, bo jeszcze, no ale znowu tutaj z tej strony patrzcie, jazda kapadocka, helotcy procarzy tutaj dostają łomot. No i zaraz Sparta może być też bez procarzy. To jest to prawda oddział, trzy oddziały się wycofują, no ale tutaj nie ma czym złapać, brakuje jazdy. Ta jazda powinna tutaj moim zdaniem już, a przepraszam, przecież to jest jazda Kolchidy, ale tutaj jest konni łucznicy, powinni tutaj już dziergać tych procarzy, żeby Sparta nie musiała się rozciągać. Właśnie tutaj jest troszeczkę niebezpieczne, to gdyby te oddziały getów tutaj mogły odizolować tych spartańskich hoplitów, którzy widzę, że tutaj olali tych falangitów i słusznie próbują zamknąć w okrążeniu tutaj niepełny oddział getów. I tu też nagie miecze są. No i tutaj troszeczkę, o, zobaczmy teraz, czy uda się włócznikom konnym ten oddział zniszczyć. Lotkich procarzy. Żarża, przyjęli ostrzał. No ale teraz ostrzał boku tego drugiego oddziału. No i ładnie nawet to
Ciekawe, czy jeszcze uciekną, ale wygląda na to, że ten oddział jeszcze zdążył zaszarżować tych heleckich procarzy, ale jadą to już łucznicy konni, którzy na pewno sobie ten oddział zniszczą. No ale zobaczmy teraz, jak to wygląda. Troszeczkę widzę, że za bardzo zbite są oddziały getów. Powinny bardziej być rozciągnięte, bo to flankować powinni tutaj, łapać ten oddział, ten powinien już iść może tutaj. Jeszcze jeden oddział, tutaj jak długo się ci kartlisty topornicy trzymają, ale tu przegrywa oddział szlachetnych szermierzy, ten oddział też. No i wy zobaczcie tutaj, jaką dużą siłę mają Spartanie. Tu wygląda troszeczkę niewesoło, nie walczą tutaj te dwa oddziały. Generał wygrywa tutaj, wyrównana walka ze spartańskimi, królewskimi Spartanami, ale jak te oddziały się zaraz Aris zorientuje i wyśle na tyły szermierzy szlachetnych, no to niedobrze to będzie wyglądało. To ostrzał na konnych łuczników. No i też, nie wiem, ci procarze mają amunicję, ale oni już powinni tutaj tyły tych królewskich Spartan strzeliwać. Trochę się tu gracz pontem zagapił. No ale ładnie tutaj szarże wykonuje. No ale obawiam się, że no nie dadzą. No stopnieją w zastraszającym tempie te... O Jezus, jeszcze ci hoplici tutaj zdążą ten oddział procarzy, kurde, tutaj... No nie, jeszcze się wrócili. No ale topnieją w zastraszającym tempie oddziały getów. Zmęczone walką z Kolchidą. No i tak naprawdę pont też już teraz w tym momencie nie ma piechoty. Tu jest trochę ludzi w oddziale falangitów, ale tutaj na pewno to przeciwnik przegra. I tutaj już obawiam się, że nie wyciągnie. No to już jest takie podwojenie, ten oddział królewskich Spartan atakuje tutaj szlachetnych szermierzy, a ci procarze tam się ganiają z tymi hoplitami. No szkoda trochę. No i to już po bitwie, tak szczerze powiem, no, wygrali Spartanie, to wyciągnęli ładnie. No i tak to jest właśnie ze Spartą. Bardzo, bardzo, bardzo trzeba tu uważać, nie można jej tak sobie zostawić na koniec. Oddziały zmęczone są. No i potem tak to wygląda. Nawet udało się Arisowi to wyciągnąć bez tutaj oddziałów jazdy. No ale no, nie dziwię się, mając 5 oddziałów heleckich procarzy, no to tutaj mógł sobie trochę na to pozwolić. Zobaczmy, i zobaczcie, 118. Ci 92, no to jest na taki tani oddział procarzy naprawdę sporo. To jeszcze jazda kapodocka próbuje się przedrzeć przez spartańskich hoplitów. No ale to i tak jakby tutaj walka, nie ma to już znaczenia tak naprawdę, czy ci holodcy procarze w tym momencie. No teraz zobaczmy, czy ci mieli amunicję. No mieli amunicję, no wcześniej powinni tutaj strzelać. Ale powiem wam, że naprawdę fajne, pięknie wyglądające to połączenie atak pontu z getami. No ale właśnie trochę chyba nie docenili Sparty, mi się wydaje, w starciu. A Kolchida, no nie dziwię się, zmiażdżona bardzo szybko przez połączone oddziały, ale potem te niedobitki, kurczę, znowu też pozostawione same sobie. Mi się wydaje, że to też kluczowe, że ci hoplici tutaj mieli szansę. Dwa oddziały procarzy, no, wystarczyłoby ich po prostu rozdzielić, jeden w jedną, drugi w drugą. Przynajmniej jeden mógłby wtedy strzelać tutaj tym Spartanom po plerach, ale no i tak wydaje mi się, że ciężko by było. Gdzie jestem w ogóle, jakby wyszło starcie Sparty z getami? To jest ciekawa bitwa mogłaby być. No tu już mamy końcóweczkę oczywiście. Jeszcze bardzo dużo tu jednostek Sparty zostało w walce. 1000 stracili, no prawie połowa armii jeszcze została. No i też Aris tutaj narąbał 1786 ludzi, ale zobaczymy Seba. Ładnie generałem, 150 przyzwoicie, dwoma oddziałami konnych szlachetnej krwi,
Jeden oddział kartliskich to broników 123, ale te oddziały za mało moim zdaniem. One nie mogły sobie powalczyć ładnie. Ładnie ci hoplici, którzy tutaj pewnie ścigali tych procarzy. No i procarzy ze wschodu troszeczkę się zamotał na początku, próbując tam odganiać tych konnych łuczników. Wystarczy jeden oddział moim zdaniem procarzy na to, żeby tych dwa oddziały konnych łuczników tam ścigać. Aris, no wydawało mi się, że tam helcy procarzy to około 100 wytłukli, a tu 94, może to byli królewscy Spartanie. Ale tak, 94, 76, 62, bardzo przyzwoicie na... O, jest ten oddział, przepraszam, 122 ludzi. Bardzo ładnie tutaj mieli co zabijać, tych falangitów sobie narąbali. No i piechota też super, ten oddział, no to królewskimi Spartanami da się więcej narąbać, ale w sumie to jest naprawdę sporo, wszystkie oddziały powyżej 100, tylko ten jeden oddział 33. Włócznicy Perioikowie, no to tak jak to włócznicy Perioikowie, no, generałem nie szalał Aris 49, ale zobaczmy twój mistrz 215 jazdą kapadocką, generałem 131, 103 tutaj procarze też bardzo ładnie, ale nie tak fajnie jak ci helotcy. No i falangici, no to tylko mięso armatnie, które tak ładnie trzymało tutaj długo wsparcie Spartę na dystans. No i pięknie tutaj połączone szarże, te oddziały dwa nagich mieczy, widzieliście tutaj, które atakowały tam tych kartlijskich toporników, po prostu pięknie tutaj. No szkoda, że tymi dwoma nie też tak super. A Andrii 200 tu 154, 175, bardzo ładnie te oddziały. Łucznicy konni, no nie za dużo, no to też po nich się jakoś dużo nie spodziewam. Włócznicy koni 180, no przecudowna ilość. 66, no to jest bardzo tania jednostka w sumie jazdy, więc super. Opancerzone włócznie 111, też fajnie. No i najmniej wojownicy z toporami, no to nie jest jakiś mega mocny oddział. No ciekaw jestem, czy taka armia w ogóle getów na... Nie wiem, czy niepotrzebnie było to połączenie takiej siły. Znaczy, bardzo ładnie to wyglądało oczywiście, ale czy getowie daliby radę sami Kolchidzie? Sześć oddziałów kretlijskich toporników. No tu mamy trzy oddziały szlachetnych szermierzy, którzy na pewno wykasują trzy oddziały kretlijskich toporników. Potem cztery oddziały najemnych wojowników z toporami. No powiedzmy, że zostałby oddział kartlijskich toporników, którym zajęliby się opancerzeni włócznicy. Górale i ci włócznicy ze wschodu, no to powiedzmy na te włócznie, czyli wychodzi jeszcze parę opancerzonych włóczni, no i coś trzeba zrobić z generałem i procarzami ze wschodu, ale trzeba pamiętać, że zostają trzy oddziały szlachetnych szermierzy i włócznie. No mogłoby być ciężko, to prawda. Więc tutaj wsparcie, gdyby było, oczywiście getowie mieli więcej tych szlachetnych szermierzy, ja bym chyba nie zainwestował w najemnych wojowników, a wziął więcej szlachetnych, ale zasady uniemożliwiały wzięcie więcej tutaj tej ciężkiej piechoty. Okej, mam nadzieję, że bitwa wam się podobała. Zapraszam oczywiście na nasze forum totalwar.org.pl i zapraszam do naszych bitew czwartkowych i zapraszam na turnieje tak samo. One tak mniej więcej raz w miesiącu się odbywają i są jednodniowe, szybkie. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.